Marzena Kawa, dobry wieczór. Od jutra stopniowo chłodniej. Plusem tej niższej temperatury jest to, że odpoczniemy od burz. W ciągu najbliższej doby czeka nas jeszcze gwałtowna pogoda. Wyż będzie słabł, a nad Polskę od północnego zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny. Z chmurami, z przelotnym deszczem i burzami. Niektóre mogą być groźne, z silnym wiatrem, ulewami, a także gradem. Za frontem napłynie także chłodniejsze powietrze. W nocy dużo chmur z przejaśnieniami na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu. Przelotny deszcz popada na Pomorzu oraz na krańcach zachodnich, również w centrum oraz początkowo na południowym wschodzie. Gdzieniegdzie burze, stopniowo zanikające, niektóre z mocniejszym deszczem, a nad ranem mgły, zwłaszcza na południu. Temperatura od 14 do 17 lokalnie stopni. A jutro najwięcej słońca na wschodzie, poza tym chmury. I burz możemy się spodziewać wszędzie, tych najgroźniejszych od Pomorza przez centrum kraju, po Śląsk, a także zachodnią Małopolskę. Mogą być groźne, a temperatura od 19 stopni miejscami nad morzem, 22-23 na Pomorzu, do 27 w głębi kraju oraz na południu. Wiatr w porywach burzowych do 80-90 nawet kilometrów na godzinę. We wtorek chłodniej, do 20-23 stopni, na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie 19. Sporo przejaśnień i słońca, a niewielki deszcz na północy, na wschodzie i na krańcach południowych. Środa pochmurna, przejaśni się na zachodzie i częściowo w centrum. Od 18 stopni na Podlasiu i Wybrzeżu do 22 na południu. I w tej masie powietrza nieco chłodniejszej pozostaniemy do czwartku. Cieplejszy będzie piątek, do 24 stopni. Sobota bez upałów, z temperaturą do 22, z deszczem na wschodzie. Noce też będą już chłodniejsze, z temperaturą poniżej 10 stopni. Dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.